Lena Dziedzic to legenda dziennikarstwa oraz telewizji polskiej. Kobieta zapisała się w historii jako twórczyni kultowego, pierwszego w naszym kraju talk show, Teleecho. Niedawno pojawiła się przerażająca informacja, iż gwiazda nie żyje od kilku miesięcy. A teraz na jaw wychodzi, co działo się z jej ciałem po śmierci. Irena Dziedzic sławę i popularność zyskała w 1956 roku, kiedy postanowiła związać się z TVP. Przez 25 lat prowadziła swój własny program Teleecho, który był pierwszym talk show. W naszym kraju często nazywany jest przełomowym w historii polskiej telewizji. Znana była także z dziennika telewizyjnego oraz formatu wywiady Ireny Dziedzic. A często proponowano jej prowadzenie imprez kulturalnych oraz największych koncertów. Choć w ciągu ostatnich kilku lat Irena Dziedzic całkowicie zniknęła z życia publicznego i postawiła na samotne życie, niedawno pojawiła się wstrząsająca informacja na jej temat. Okazało się, że kobieta zmarła, a informacja o jej śmierci ujawniona została kilka miesięcy po fakcie. Teraz jasne stało się to, jaki przerażający los spotkał jej ciało. Niespodziewana informacja o śmierci Ireny Dziedzic. Oficjalna informacja o śmierci legendarnej prezenterki została podana w sobotę przez KS. Andrzeja Lutera, dla którego Irena Dziedzic nie była osobą obcą. Była niełatwym człowiekiem, twardym, pewnym siebie, można o niej powiedzieć, miała charakter. Głodna człowieka i rozmowy, żyła samotnie. Dwa lata temu spotkałem się z nią na jej prośbę, 5 godzin fascynującego i ciekawego monologu. Bystrość, erudycję, inteligencję zachowała do samego końca. Napisał w artykule opublikowanym na łamach miesięcznika Więź. Okazało się, że kobieta zmarła już 5 listopada, jednak przez jej życie w samotności. Ciężko było znaleźć jakąkolwiek osobę, która zadbałaby o jej godny pochówek. Po co roztrząsać takie sprawy, ktoś zaraz dojdzie tu do kolejnych przypuszczeń, i po co to? Ucinał dyskusję na ten temat ksiądz. Irena Dziedzic zmarła w samotności. Co działo się z jej ciałem? Okazuje się, że Irena Dziedzic była typem samotnika. Który nie dopuszczał do swojego otoczenia nikogo bliskiego.
Nie miała męża, dzieci czy bliskiej rodziny, nie utrzymywała również kontaktu z kolegami z pracy. Właśnie z tego powodu nie można było znaleźć nikogo, kto zająłby się ciałem. Teraz na jaw wyszło, iż do listopada leżało i gniło w kostnicy. Nikt się nim nie interesował. Sytuacja ta jest nie do pomyślenia. Ostatecznie jednak została ustalona data pogrzebu gwiazdy. Zgodnie z zapowiedziami, uroczystość odbyć się ma dzisiaj. W poniedziałek 14 stycznia o godzinie 13 w podwarszawskich Laskach. Uroczystości żałobne odbędą się w kaplicy sióstr franciszkanek pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej. Spotkały się na początku lat 70. Irena Dziedzic 90L. Była wtedy ważną osobą w TVP. Od 1956 roku prowadziła pierwszy polski talk show, legendarne już Teleecho. Siedząc na autentycznych Ludwikach, w salonowym wnętrzu. Rozmawiała ze znakomitymi gośćmi, których zapraszała. Piękna, profesjonalnie zdystansowana, uchodziła wśród widzów za wzór elegancji i nienagannych manier. I jeszcze ten jej silny charakter. Telewidzowie i rozmówcy czuli. Że jest świetnie przygotowana i zawsze panuje nad sytuacją. A nieżyczliwi plotkowali, że goście się jej boją. Nina Terentjew, o 21 lat młodsza, pulchniutka, nie wymawiająca R. O radiowej urodzie, jak mówiono, dość bezpośrednia w kontaktach. Stawiała wówczas pierwsze kroki na drodze, która dla Dziedzic nie miała żadnych tajemnic. Nie wzbudziła zaufania królowej telewizji. Bardziej podobały jej się spikerki Bogumiła Wander czy Edyta Wojtczak, którym okazywała sporo sympatii. Tymczasem Szara Myszka pragnęła zadebiutować na ekranie. I mało brakowało, a przez Dziedzic musiałaby się pożegnać z marzeniami. Tak jak inni dziennikarze musiałam stanąć przed komisją weryfikującą moją dykcję i wymowę. Pani Irena Dziedzic stwierdziła, że z taką wadą raczej się nie nadaje. Tylko dzięki przewodniczącemu komisji, profesorowi Młynarczykowi. Który stwierdził, że to nie wada, tylko cecha wrodzona, dostałam kartę ekranową i to bezterminową. Opowiadała Nina Terentjew w książce Prezenterki. Czytaj dalej na następnej stronie. Przeszłość Ireny Dziedzic 88L. Od wielu lat wywołuje sporo emocji.
Chodzi przede wszystkim o jej domniemane związki ze służbą bezpieczeństwa. Sąd dwukrotnie sprawdzał jej przeszłość. Dziś jest uznana za niewinną. Ale prokurator generalny, Andrzej Seremet 54L, skierował właśnie do Sądu Najwyższego wniosek kasacyjny. Jak dowiedział się Fakt, powodem takich działań mają być nowe dowody w sprawie, które niedawno się pojawiły. Przypomnijmy, że według IPN Dziedzic została zwerbowana jako TW Marlena w czerwcu 1958 roku. Była już wtedy pracownicą TVP. Sprawa TW Marleny ujrzała światło dzienne w 2006 roku. Prezenterka wystąpiła wówczas o autolustrację. Mój problem z SB polega na tym, że oni mi nigdy nie zaproponowali współpracy, twierdziła Dziedzic. W aktach pojawiły się informacje, że TW Marlena przez 8 lat współpracowała z SB. Za co miała otrzymać w sumie 15 tysięcy złotych. W zamian miała donosić m.in. na poety Adama Warzyka i cudzoziemców, których poznawała dzięki swojej pracy. W listopadzie 2010 roku sąd uznał Dziedzic za kłamczynię lustracyjną. Jednak ostatecznie sąd dwa instancje wyrok ten uchylił. Wiosną tego roku IPN złożyło wniosek o wznowienie sprawy. Sąd apelacyjny ów wniosek oddalił. Teraz wątpliwości ma sam prokurator generalny, który wnioskuje o kasację wyroku. Myślicie, że powinni dalej tę sprawę tak drążyć, czy jednak mogliby dać 88-letniej legendzie TVP już spokój?